Cześć Wam, witam Was w kolejnym filmie. A dzisiaj tak troszkę zgniło pogoda, wisi jakiś deszcz jakby w powietrzu. Na 13 zapowiadali deszcz, ale jak na razie nie padze. Ale na niedobór wody nie narzekam, bo w niedzielę spadło po południu, była burza i spadło 20 litrów w 20 minut. To mi normalnie placem za stodoły leciała rzeka. Co tam umiało zebrać, to mi na dół przyniosło. Zmiarki już wylołek, także nie ma tam co pokazywać. Zresztą było na społeczności. Tu tak to jest, tak tu stoła woda na całości. Tym bal, co tam je pod szopą, to je podmoknyty. No ale no cóż, siana już prawie nie mam, także muszą zjeść, tak jest wszystko. Tu jeszcze muszę doszkrobać, jeszcze nie z odłych czasu. Te błoto jeszcze wywalić z tego odstojnika, tu wywalić. A dzień wcześniej tu miałem awaria. Na szczęście zrobiłem to przed tą ulewą, bo jakby to zrobiłem, jakby tego nie zrobił wtedy, no to by to było całkiem tu zalote wszystko. Tu metr od tej studzienki zlokalizowałem, że jest zator. Wepchłem tam jakiś taki przewód. Ta koruła plastikowo do wody, co się kiedyś tak w rolce te białe takie były, nie? No i wepchłem to i okazało się, że tu jest zator, aż tam. Rozkopałem to całe. Co się natłukło kilofem, to moje. Ręce bolały. Jeszcze co chwila przepadywało. No i odkryłem, że na odległości 2,5 metra no praktycznie nie było rury. Teoretycznie w tym miejscu w oryginale było takie coś betonowe, no z większym przekrojem na 15 cm, nie, wewnątrz rury. Także rozkopołek, ułożyłek, miał jeszcze takie kamienkowe rury na szczęście i połatołek to i to było, to było dobrze, że kto zrobił, bo tak to by tu miał jezioro na całości. A tak to po jakimś czasie spłynęło, bo wiadomo, taki przywał wody naraz nie odpłynie. Nawet tą 160 czy 150 było, jak to tam zwoł, tak zwoł. No. Ja sobie dzisiaj normalnie powoli, jak zawsze działam. Ciepa se gnój, kiszonka na kary. Bydlaki dostały na południe kiszonka z trowy, z łąki, czy skąd to tam jest, bo to od znajomego kupiłem. Plus jeszcze posypane szrutem z kukurydzy. No, tu kociambry się bawią. Tu jest mały niszczyciel. Bo dostał dzisiaj paczkę od widza. I za ten czas, co gadałem z kurierem, to ten małpiszun już zaczął otwierać ta paczka. Nie ma ja? Tak, moje wykundle. Tak, maniś, ma. No, oczywiście. Pobawimy się za chwilę. Albo na wieczór, gdzie porobinę. No, także wspominam, jak dostałem paczkę od widza. Troszkę fajna rzecz, rychtyk fajna rzecz, bo już dostałem od niego wiadomość, co to będzie. No, troszkę takie mu uczucie, że jest dużo ludzi w tym kraju, co bardziej zasługują na jakąś pomoc niż ja. Muszę też chyba bardziej uważać na to, co godą w filmikach, bo w jednym filmie, jak pokazywałem z powerka, to jeszcze godą, że moim marzeniem jeszcze jest mieć wielkoszlifierka kątowo 230 i piła spalinowo, choćby jakiegoś takiego naka z Castoramy, to by mi stykło, żeby z prowadnicą taką, nie wiem, pół metra, żeby sobie pociąć byle jakie drzewo. No i właśnie, to jest to, że czasem za dużo godą i ktoś to wychyci. No i zrobił mi pewien widz prezent. Bardzo bym mu chciał serdecznie podziękować. Z początku mu napisałem, że mu to odwołać, bo ja nie zasługuję na takie prezenty, ale powiedział, napisał mi, że to już jest wszystko zaklepane, że przyjdzie dzisiaj. No i przyszło. I jest rzecz, co mi się bardzo przyda. Zasłonię jeszcze, bo teraz już to. Zresztą i tak wam było dwie rzeczy do wyboru, no. Otworzyło. Już to miało otwarte. Tak. Folia do folii. Ach. No, to właśnie mój pies już zaczął otwierać. Ona była bardziej niecierpliwa niż ją. Przyszedł taki wspaniały sprzęt. Szczerze powiedziawszy,
Dokładnie ta szlifierka miała ich obserwowanych na Allegro. I zawsze było, wiadomo, zawsze jest coś na co wydać pieniądze. I zawsze jakieś tam drobne marzenia odchodzą na dalszy plan, jak się coś chce. No, ale widzicie, no. Nigdy jeszcze nie dostałem tyle prezentów, co za ten czas, co mam ten kanał na YouTube. Aż mi głupio normalnie. No cóż, dobra. Ale nie, żeby się nie cieszył, nie jestem bardzo, bardzo szczęśliwy. Tu już sobie wyciągnął przed tym instrukcję obsługi. Wiadomo, to trzeba poczytać. Tu osłona. Klucz. Rączka, czyli uchwyt. Oczywiście osłona będzie zamontowana. Nie należa do tych samobójców, co ściągają takie rzeczy. Tak. Tak. Kartonik, wiadomo, kartonik to będzie schowany. No, kartoniki z jakichś sprzętów, co pokupiłem, to zawsze mam schowane. No, taką makitka. Przepiękno. Tu jakoś ta osłona trzeba będzie założyć. Chodzi, ale to chyba tak ma być, tak? I od tej strony ciąć? Prawdopodobnie. Jakaś tu jakiś śrubokręt mam? Coś tu mam, ale nie nawiera się to na nowo. No i tak trzeba będzie po tym dokręcić bardziej. No, na razie tak. Na razie tak. Uchwyt się wkręci. A dzisiaj ginał byłem na rachunki płacić. No i to kupić na kukurydza. I kompletnie ja wiedział, że ta paczka już wiedziałem, że ta paczka przyjdzie, ale kompletnie nie pomyślałem, żeby sobie tarcza kupić. Także. Byla w piątek jechał na zakupy. To sobie jeszcze tarcza dokupia. Jejciu. Rychtyk piękno. Piękno rzecz. Mój wraz twarzy go za wszystko za siebie, co? Ostatnie miesiące były do mnie nie najlepsze. Powiem wam, wiadomo, ci bardziej zaznajomi nie wiedzą, o co chodzi, ale takie rzeczy jak to robią dzień. Rychtyk robią dzień. Co tam psiunki zaś tworzą? Koleżanko, coś ty zaś wyniosła z tego garażu. Tak? Pokaż. O, zaczyna padać. Jakiś kawałek, jakieś gumy. No to nic, kawałek gumy to należy do świetnika. Psy aż takie nie, głodne nie są. Głodne nie są. 2 godziny temu dostały żrać. Tak, żeby mi gumy jadły, nie? Jak kiczki, zaraz zmokniecie. Coś tam sipi. A chciałem ja dzisiaj owiec pryskać. No, trudno. Kiedyś też się rozrobi. Buty schować. Nalełem sobie dzisiaj wody do butów. Elegancko. No. Także ja co? Chytam się dalej roboty. Jeszcze mi zostało w 2 chlewikach wyciepać gnoj. No i mam kupiłem sobie... Tym co? Kupiłem sobie 2 worki zaprawy, bo muszę tam w chlewie w jednym miejscu połatać, bo byczkom się czasami nudzi, a jak byczkom się nudzi, no to za rozbiórki się chytają. Dobra, to co? Chcę bardzo podziękować mojemu widzowi, chcę też podziękować całej reszcie,
bo bez was by nie było tego kanału. A jak jest oglądalność, to człowiekowi się aż chce nagrywać. O. Radzę sobie. Ciekawe, ile napadzę. To w sumie teraz już nie ma sensu, żeby Ferguson stał na placu, raczej go schowa pod do garażu. No bo po co mu stoć? Bo mokrego to ja nie będę apryskał, nie? Nic. Trzymajcie się, do następnego razu. Cześć.